Czasami zdarza się tak, że jesteśmy w lesie ze swoją sprzedażą. Mamy problem z otwarciem rozmowy z klientem, być może dowodzimy zespołem handlowym, ale ich wynik nie rośnie, ich skuteczność spada, albo posługują się językiem korzyści, który nie do końca rozumieją nasi klienci. W jaki sposób zwiększyć sprzedaż, jak budować efektywnie nawyki handlowe? Przyjdź na Klub Zawodowych Sprzedawców.